Trwają prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Ostroszowickiej i Przodowników Pracy. W ostatnich dniach usunięto starą nawierzchnię drogi, a obecnie wykonywane są głównie czynności związane z wymianą istniejących sieci podziemnych i dostosowaniem ich do nowego układu skrzyżowania. Można powiedzieć, że nareszcie od wielu lat kierowcy zwracali uwagę, że to jest bardzo niebezpieczne to skrzyżowanie. Także mam ogromną satysfakcję i cieszę się, że to rondo jest robione. Prace ruszyły od 20 października. Zdarta jest w tej chwili wierzchnia powierzchnia. Są w tej chwili instalacje sanitarne przestawiane, gazowa, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna. O budowę ronda w rejonie Placu Kościelnego kierowcy zabiegali od wielu lat, ponieważ skrzyżowanie w górnej części miasta jest bardzo uczęszczanym miejscem. Dochodziło tam również do kolizji drogowych. To rondo będzie ciekawym rondem, bo to będzie tak zwane rondo przejezdne, czyli oczywiście ruch naokoło, okrągły. Natomiast w sytuacji jakiegoś szczególnego transportu, to w takiej sytuacji po uprzedniej informacji będzie można również przyjechać środkiem. No ale specyfika tego miejsca wymaga takiego rozwiązania. Oprócz przebudowy skrzyżowania w tym miejscu wybudowane będą również nowe chodniki oraz oświetlenie. W sprzyjających warunkach atmosferycznych remont ma potrwać do końca roku. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, przepraszam za utrudnienia, no ale zawsze jeżeli jest remont, to po prostu trzeba na początku trochę pocierpieć. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy miasta, ale współfinansowana jest też przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Powiat Dzierżoniowski.